Zaczynam konstruowanie szałasu, schronienia. Wcześniej przyniosłem sporo belek sosnowych. Jak również zbierając materiał na opał. Odziany jestem tylko w skórę, bawełnę, buty skórzane Bundeswehry, bawełna, skóra, bawełna, bawełna, drewno, metal. Zbyt wiele nowoczesnych materiałów człowiekowi nie jest potrzebne. Może wydają się dość nowoczesne, gdyż przepuszczają powietrze, a nie wpuszczają wody, ale zawsze to uczucie plastiku zostaje. Są jeszcze obrońcy praw zwierząt, którzy twierdzą, że skóry to śmierć zwierzęcia, ale niech sobie pomyślą, jeśli ubrani są w plastik, który nie zostanie przetworzony, wszystko prędzej czy później i tak trafi do przyrody. Ten plastik trafi do zwierzątek, a to się rozłoży. Sami pomyślcie, co dla was lepsze i wybierzcie sami. Plecak amerykański Molly. Tutaj mam w worku foliowym mocnym spakowane buty, spakowaną kurtkę, rękawiczki. Leży przy głowie latarka, goroteksowy pokrowiec na śpiwór. Ciągnie się na całą długość. Na zewnątrz jest alumata, ale w środku jest również jeszcze mata samopompująca. Tu. Mata samopompująca. Ciepły śpiwór. No. Zastawione wejście. A cała reszta konstrukcji wygląda trochę tak. Tutaj. Syrka. Czas. Siusiu, paciorek i spać.